Moi drodzy, szanowni państwo, jesteśmy dzisiaj co chwilę w tym Piśmie Świętym zaskakiwani różnymi opcjami, które się przed nami pojawiają. Z jednej strony święty Piotr mówi usprawiedliwiająco w kierunku Żydów: wiem, bracia, że działaliście w nieświadomości. Nie wiem, czy zwrócili państwo uwagę na to, że w sensie teologicznym święty Piotr popełnił błąd. Papież błądzi, bo mówił, że Bóg wskrzesił Jezusa. Dopiero później refleksja teologiczna Kościoła poszła dalej i mówimy, że Chrystus zmartwychwstał. Czyli Kościół musiał dojrzeć do tego, że Chrystus, Syn Boży, jest współistotny Ojcu, jest i powstał z grobu własną mocą. Mówię to tylko po to, żeby wiedzieć, że my, chrześcijanie, także mamy prawo dorastać do pewnych prawd. Nie od razu, just like that, wszystko dzieje się w naszym życiu, także w sensie moralnym. Mamy prawo do tego dorastać. Potem widzimy świętego Jana Apostoła, który do nas mówi z taką czułością i z miłością: dzieci moje, chciałbym, żebyście nie grzeszyli. Z jednej strony ten zwrot dzieci może nas zdenerwować, bo nas traktuje infantylnie, a z drugiej strony ta troska może nas ująć. Ale potem proszę zobaczyć, że już nie ma ulgi. Kto nie zachowuje jego przykazań, ten jest kłamcą. A skąd, proszę państwa, wiemy, czy zachowujemy przykazania, czy nie zachowujemy? Co nam o tym mówi? Mówi nam o tym sumienie. Otóż ja jestem nieustannie zachwycony fenomenem sumienia, a ostatnio szczególnie fenomenem wolności sumienia. Otóż sumienie, po grecku zwane synderesis, po łacinie conscientia, po francusku confiance, to ten sam źródło słów, czyli taka wiedza wewnętrzna, to jest pierwotna wiedza, którą posiada każdy z nas. To jest ten wartościujący sąd moralny odróżniający dobro od zła. Wszyscy ludzie go mają, bez względu na rasę, kulturę, religię, wiarę czy niewiarę. Na poziomie samego człowieczeństwa, prawa naturalnego, dobro czyń, a zła unikaj. I otóż ten głos pierwotny sumienia dla nas katolików jest głosem obowiązującym, bo jest głosem samego Pana Boga. W katolicyzmie sumienie jest najwyższą normą moralności, co nie znaczy, że ma pełną swobodę. Nie ma wolności bez granic, bo jeżeli wolność sama sobie nie postawi granic, to będzie zaprzeczeniem wolności, czyli będzie jej ułudą. Nie będzie potrafiła wyznaczyć sobie punktu. Znowu idźmy do tego poważnego traktowania nas przez Pana Boga. To prawda, że jesteśmy Jego dziećmi. Ale Bóg w jakimś sensie, proszę mnie dobrze zrozumieć, zostawia nas na świecie samych. I mówiąc takim bardzo obrazowym językiem, palcem Bożym nie wpycha się w nasze życie. Są takie grupy i wspólnoty, które na chybi trafił, otwierają Pismo Święte paluchem, Bóg do mnie mówi: no way, nie wolno, to nie jest prawda. Pan Bóg nam każe opierać się na naszym rozumie. Mówi tak: jesteś moim dzieckiem, ale nie infantylnym, które prowadzę za rączkę. Jesteś moim dorosłym dzieckiem. Traktuję cię dramatycznie poważnie. Dlatego dałem ci rozum, dlatego dałem ci sumienie, dlatego ci dałem twoją inteligencję, więc korzystaj i żyj. Dlatego dałem ci światło Ewangelii i dlatego ci dałem wypływające z tego światła Ewangelii światło nauki Kościoła. I mówi nam: dorosły człowieku, dorosły synu i córko, poradzisz sobie z tym darem wolności. Nie po to ci go dałem, żeby ci go zaraz odbierać. My czasami mamy takie wrażenie, że Kościół nas ogranicza. Że to jest taka paskudna, opresyjna instytucja, która nam tylko coś nakazuje albo zakazuje. Otóż nie.
powielokrotnie, jeżeli ktoś tak myśli o Kościele, to znaczy, że w jego mniemaniu zapisał się do jakiegoś klubu, do partii politycznej, do jakiegoś stowarzyszenia, które ma bardzo jasny statut. Jeżeli się wyjdzie poza statut, to się wypada. A Kościół jest zbiorem wolnych ludzi. Oczywiście działających w jedności, ale ku wolności wyswobodził nas Chrystus. Jak to dobrze zrozumieć? Na przykład w ten sposób, że Pan Bóg nawet wtedy, kiedy chcemy błądzić, nie odbiera nam tej pierwotnej wolności. Tylko proszę mi nie zarzucać herezji, bo ja to bardzo przemyślałem głęboko. Zresztą opieram się na słowach Ojca Wiśniewskiego i na nauczaniu świętego Tomasza. Sumienie nawet błędnie, jeżeli jest błędnie niepokonalne, obowiązuje. To znaczy, jeżeli w sumieniu jesteście przekonani do czegoś, co obiektywnie jest niedobre, ale nie macie wątpliwości co do tego, to mamy obowiązek pójść za naszym błędnym sumieniem. Ono oczywiście później ma szansę się zreflektować i poprawić, ale nigdy nie wolno sumienia łamać. Otóż Ewangelia i wypływająca z niej nauka Kościoła to są dwa bardzo jasne reflektory, ale nie na tyle jasne, żeby nas oślepić, bo wtedy stracilibyśmy przymiot godności ludzkiej, czyli wolność. One są bardzo jasne i bardzo czytelne i mogę powiedzieć na swoim przykładzie, kiedy dokonuję jakichś wyborów moralnych, i moje sumienie ma wątpliwości, to przede wszystkim wiadomo, że w wątpliwościach działać nie wolno, że ja bardzo lubię to słowo takie trochę z młodzieżowego slangu, że należy rozkminić wątpliwość, bo to jest rozkmina, to jest coś bardzo ważnego. To jest wniknięcie do samego sedna, odpowiedzenie na wszystkie możliwe aspekty i wątpliwości i dopiero wtedy podjąć działania. Jeżeli jest sytuacja nagląca, to trzeba pójść za tym, co się wydaje w danym momencie bardziej prawdopodobne. Natomiast, tak jak mówię, światło Ewangelii i światło nauki Kościoła zostawia nam wolność. Przecież w sumieniu zawsze pozostajemy wolni. Przykład może banalny, ale przykład z dopuszczeniem jedzenia mięsa w Wigilię. No, ktoś na to wpadł, ja nie do końca rozumiem dlaczego, ale prawnie można to robić. Czy my za tym idziemy też? Ta granica jest właśnie w naszym sumieniu. Albo kiedy się spowiadać z tego, że się upiłem? Musimy sobie w sumieniu na tym właśnie ćwiczyć sumienie, żeby sobie powiedzieć, przecież używanie alkoholu nie jest grzechem, zwłaszcza poza postem i czy poza czasem pokuty, w wakacje, proszę uprzejmie. Ale to nasze sumienie jako dorosłych ludzi nam musi powiedzieć, nawet jak jestem pod wpływem alkoholu, to nie muszę zgrzeszyć. Nawet jak jestem zawiany, to nie muszę zgrzeszyć. Ale jeżeli poczuję w sumieniu, że jedno piwko za dużo, jeden kieliszek wina za dużo, to moje jeszcze nie zrobiłem żadnego przypału, nic się nie stało, było w porządku, ale ja sam czułem, że przekroczyłem tę granicę, to czuję, że złamałem sumienie. I tak samo jest przy wszystkich innych pokusach. Doskonale to znamy. Kiedy prawda naszego sumienia mówi nam jasno, czyli ten głos Pana Boga. Rób albo przestań. Nakazuje albo zakazuje. My doskonale wiemy, że to jest Jego głos. Jesteśmy mistrzami świata ze mną na czele w oszukiwaniu głosu własnego sumienia. Przykładamy to trochę jak lasagne, żeby już tak kulinarnie mówić, jak lasagne kolejną warstwą ciasta. Prawda się przebija. Głos Pana Boga w naszym sumieniu się przebija, by znowu warstwę ciasta, ale tak naprawdę zawsze ten głos słyszymy i zawsze to nas skrobie w sumieniu. Ja nie rób. I dokładnie jesteśmy w stanie powiedzieć i nazwać ten moment, kiedy zlekceważyliśmy ten głos sumienia i je po prostu złamaliśmy. I wbrew pozorom na tym polega nasza człowiecza godność. Jeżeli przestaniemy, tu mówię za Kołakowskim, odczuwać indywidualne wyrzuty sumienia i będziemy wszystko zwalać, nie wiem, na system, na Unię Europejską, na rząd, na społeczeństwo, na klimat, na zmiany klimatyczne, na jakieś
ale sami się będziemy pozbawiać odpowiedzialności indywidualnej, to w jakimś sensie utracimy część naszego człowieczeństwa, że tak nas wychowano, że tak zostaliśmy ukształtowani. No tysiące rzeczy możemy mówić, ale człowiek, żeby być w pełni człowiekiem, musi pozwolić sobie na przywilej wyrzutów sumienia. To jest przywilej, bo to jest jedyny głos, który ciebie i mnie potraktuje w sposób poważny. To jest jedyny głos, który będzie mnie obiektywnie krytykował. Mówił na przykład Kaczkowski, pieprzysz na kazaniu. To jest obiektywny głos. I to jest przywilej, to jest wielka godność. Co więcej, sumienie bardzo lubię porównywać do mięśnia, które musimy ćwiczyć na trudny czas. Na czasy, kiedy nam będzie najbardziej potrzebne. Mówimy, że apostołowie poznali Chrystusa po łamaniu chleba, czyli po Eucharystii. I tu pytanie, które zadał we wstępie do mszy świętej ksiądz Piotr. Czy my w Eucharystii poznajemy prawdziwego Chrystusa? Błagam, nie opłatek, bo to na Wigilii. Ale On prawdziwie, realnie obecny, substancialiter, prawdziwy On. Gdybyśmy wiedzieli z nami także, że On tutaj jest, to byśmy tutaj tak sobie nie siedzieli. Tylko byśmy się musieli plackiem położyć. Na szczęście Pan Bóg nam takiej wrażliwości Jego eucharystycznej obecności oszczędza. Co nie znaczy, że nie trzeba się o nią bić. I tutaj ogromna przestroga dla tych, którzy chcieliby budować swoją religijność tylko i wyłącznie na emocjach. A pokażę to na przykładzie mojej pracy w hospicjum. Bogu dzięki, że Piotr powiedział, że nie jestem ojcem dyrektorem, bo to mi się źle kojarzy, tylko że jestem odpowiedzialny za hospicjum, bo bardzo to lubię. Odpowiedzialność wyciska na mnie pewne piętno. Nie, może nie piętno, ale czuję brzemię odpowiedzialności na moich barkach. I podam przykład taki typowy z pracy hospicyjnej. Ktoś na poziomie emocji przyjeżdża do hospicjum chory i mówi, Boże, dlaczego mi to zrobiłeś? Dlaczego ja jestem chory? Ja mam dzieci, ja chcę żyć. Otóż najważniejsze jest to, żeby w chwili kryzysu nie stracić bliskości Boga, ani także w chwili euforii nie odlecieć mistycznie, mistycznie to tak, ale żeby się nie oderwać od rzeczywistości, żeby potem nie spać wysokiego konia. Ja nie namawiam do stoicyzmu, ale do pewnego takiego matematycznego założenia, które musimy sobie na trudne czasy zrobić, że Pan Bóg jest zawsze przy mnie, bez względu na to, co się ze mną dzieje. Bo Bóg mnie kocha. Nie manipuluje moim życiem, bo mi ufa. Ale wtedy, kiedy go potrzebuję, czy wtedy, kiedy coś się ze mną naprawdę złego dzieje, ja lubię to porównanie. Zawsze mylę surogatki. No surogatki to są matki z brzuchem zastępczym. Od tych zwierzątek takich. To są surokatki, czy surykatki chyba. Surykatki. Takie tink. Więc wyobraźcie sobie Pana Boga, który was z aniołem stróżem waszym i wszystkimi zastępami anielskimi otacza jak stado surykatek. Czyli wtedy, kiedy go potrzebujecie, Pan Bóg jest tuż za uchem. Ale mówi, poradzisz sobie, dasz radę. Tink! Jestem przy tobie. Jestem przy tobie w Eucharystii, jeżeli się przez to przebijesz. Jeżeli mnie uczciwie przyjmiesz. I tutaj taka uwaga, wbrew pozorom, ja jestem dość tradycyjnym księdzem, myślącym dość tradycyjnie o Najświętszej Ofierze i o celibacie, i o kapłaństwie. Bardzo nie lubię odprawiać twarzą do wiernych. Nie wtedy, bo ja się rozpraszam. Jak mi jeszcze w tym pierwszym kanonie każą podnieść oczy ku niebu, tam jest napisane, kapłan podnosi oczy ku niebu, to dawniej widział krzyż. I się skupił, że chociaż w tym momencie musiał mieć intencję aktualną i odprawiał ważnie mszę świętą, jeżeli wiedział, co robi. A ja przy całym szacunku wznoszę oczy ku niebu i widzę Panią Teresę. Albo organistę, albo kogoś innego, kto wchodzi do kościoła.
A to jest moja wrażliwość. Jeżeli chcecie mnie bardziej poznać, to będzie do kupienia moja książka. Audycja zawiera lokowanie produktu. Właśnie życie na pełnej petardzie. Moi Państwo, ja bym przestrzegał właśnie przed takim dramatycznym zaufaniu emocji. Spotkałem też w moim życiu przepobożnego, ja pochodzę z niewierzącego domu, spotkałem w moim życiu takie przepobożne koleżanki, które mnie chciały koniecznie nawrócić. To było odpychające. Jesteśmy we wspólnocie, trzymamy się za łapki, taki trochę prymitywny lovebombing jak w sekcie. Klaszczemy. Jezus! Taki niepoważny, taki infantylny, taki dziecinny, taki niestawiający wymagań. To mnie odpychało. Dopiero wtedy, kiedy się pozna całą piękno Boga, ale także Jego bliskość. Ja nie mówię o Bogu strasznym, odległym, jakimś demiurgu, ale o Bogu, który jednocześnie jest władcą całego kosmosu i cały ten świat utrzymuje w istnieniu, ale także Bóg nas, chrześcijan, nie jest staromodnym dziadem, który siedzi na chmurze z brodą, ale jest Bogiem dramatycznie bliskim, bo przyjął nasze ciało i stąd nasza godność. Przecież to, że jesteśmy równi, to nie wymyśliła rewolucja francuska ze swoim słynnym liberté, égalité, fraternité. I to nie jest umowa społeczna, tylko to, że Chrystus dotknął naszej natury, że był embrionem, że był niemowlakiem, że bolał go brzuch, jak zjadł nieświeżą rybę. Akurat w tej Ewangelii już go brzuch nie bolał, bo był po zmartwychwstaniu i na pewno mu dali tą pieczoną dobrą. Ale był w pełni człowiekiem, był biologią. Biologię należy szanować. Bóg zechciał stworzyć świat przez biologię. Mówię to jako bioetyk. Długo bym mógł o tej mojej bioetyce kochanej mówić. Dlatego, a potem patrzyłem z takim smutkiem, kiedy te odnowione w duchu moje koleżanki, które latały pod sufitem, lądowały w Warszawie lub w Krakowie na studiach, wpadały w jakiś imprezowy szał akademików i ich kręgosłupy moralne łamały się o 180 stopni, zmiana postawy. A to jestem buddystką, a to jestem niewierząca. Dramat. Warto w życiu mieć kręgosłup, a nie zbudujecie tego kręgosłupa, czy kręgosłupu, już nie wiem jak to się odmienia, jeżeli nie uwierzycie mocno, że on tu jest. Jeżeli będziecie szczerze przystępować do spowiedzi świętej, ale uczciwej, nie u dzięcioła, który zrobi tuk, 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 tuk. Jeżeli nie będzie spowiedzi świętokradzkiej, jeżeli nie będzie świętokradzkiej komunii świętej, to tak naprawdę nic więcej wam nie jest potrzeba. To was będzie trzymało w pionie. Nic wam się, ani nie potrzebujemy odlatywania, ani jakiejś specjalnej ochrony przed szatanem, bo teraz ci domorośli egzorcyści wszędzie nas straszą szatanem. Jeżeli jesteśmy własną święcającej, nic nam się nie może stać. Już kończę, bo przeginamy. Muszę trochę o hospicjum. Hospicjum nieduże w Pucku. 19 miejsc. 18 w dobrym standardzie, to 19 takie emergency, zbudowane od podstaw. Znalazł się wariat, ślepy, który postanowił to zrobić, kiedy likwidowano część oddziału wewnętrznego. Do tego hospicjum domowe, które obejmuje około 30 pacjentów od Helu, miasta Hel, a nie piekło. Od miasta Hel aż pod Lęborki, od północy, od Rozewia aż prawie pod Kortuzy, do tego około 60 pacjentów w poradni paliatywnej. Czyli takich, którzy mogą dojechać do hospicjum, czyli na moich barkach i całego mojego wspaniałego zespołu, bo uważam, że to jest jedno z najlepszych hospicjów w Polsce, jest każdorazowo około 120 osób. Ze swoimi problemami, ze swoimi chorobami i tym wszystkim, co im się przydarza. Czy tym, co się nam ciężko chorym przydarza. Bo to nie jest żadna tajemnica, że to jest bardzo demokratyczna choroba. Bo przydarza się naszym braciom menelom. Tak, niestety u nas jest bardzo biedne, są bardzo biedne popegerskie tereny. Jest mnóstwo naszych braci, którzy
bojąc się diagnozować, nie mając ubezpieczenia, żyją gdzieś w altankach i przewożeni są do hospicjum w ostatnim stadium. Ale może o tym bardziej na spotkaniu później, bo tam chcę takie kejsiki, takie moralne dylematy opieki hospicyjnej. Czyli jest bardzo demokratyczna od naszych braci Meneli i siostry, no bo siostry też bywają, po profesorów i pułkowników, a nawet generalicje. No i mi też się tak przyplątało, że coś mi do głowy strzeliło i mam glejaka czwartego stopnia, jeden z najbardziej hardkorowych nowotworów. Ale między innymi po to, żeby się pozbierać, to napisałem taką książkę Szału nie ma, jest rak. No bo nie ma jakiegoś potwornego dramatu, no ale nie ma szału. I ona jest bardziej bioetyczna. Zachęcam do kupna albo po mszy świętej, albo po spotkaniu. A druga książka to jest Życie na pełnej petardzie, bo chciałem pokazać i też chcę pokazać swoim życiem. I tylko po to mówię o chorobie, żeby być bardziej wiarygodnym. Że choroba nie musi niczego skończyć. No, część rzeczy skończyła. No nie jeżdżę na nartach, chociaż bardzo lubiłem to robić. Samochodem jeszcze, ale wszystko legalnie. Ale wiele rzeczy może zacząć. Jedno, o co tylko Pana Boga proszę, to żeby mi dał siłę, żeby mi dał światło umysłu, żeby ten nowotwór jak najpóźniej na te płaty czołowe wszedł, żebym do końca moich dni, jeżeli taka będzie Jego wola, mógł sprawować najświętszą ofiarę. Żebym chociaż jednym palcem mógł rozgrzeszać. I to jest dla mnie najtrudniejsze, rzadko o tym mówię. A co będzie, kiedy całkowicie stracę przytomność? Wiem, że tak się kończy, glejak. Jaki będzie ze mnie pożytek? Co będę mógł komuś dać, skoro ja całe życie chcę dawać? I to było dla mnie bardzo trudne i muszę do tego cały czas dorastać. Nie chcę was epatować taką biologicznością, ale wiecie, jak się ma 30 parę lat przed 40 i po raz kolejny cię wkładają w pieluchę i jesteś ubrudzony od pleców do kolan, no to czujesz i boisz się, że ktoś tobą będzie pogardzał. Ja tego pogardzania się boję. Dlatego nie ufam, i to mówię szczerze, nie ufam Kościołowi instytucjonalnemu, bo on się o mnie na pewno nie zatroszczy. Dlatego mam wspaniałych przyjaciół i wspaniałą rodzinę i właściwie tylko na nich mogę liczyć, co mnie smuci. Bo jest mnóstwo biednych księży, którzy leżą w jakichś przytułkach dla księży i ktoś przychodzi tam, księże Marku, pigułeczkę. Są biedni, często bardzo porzuceni, samotni ludzie. Ale co ja będę mógł dać innym, kiedy będę nieprzytomny? Może to, że dam im własną bezbronność. Może ta moja bezbronność i to, że będą mieli właśnie w sumieniu mogli wybrać, czym mną wzgardzić, czym mnie uszanować jako nieprzytomnego człowieka. Może to ich otworzy na dobro. Tak ufam. Pomódlcie się za mnie, żebym nie zwariował. Amen.